Obecnie znajdujemy się w Krakowie, w Centrum Wystawienniczym Expo. Natomiast stricte na konferencji, na forum druku 3D. Jest to czwarta edycja. Jest to miejsce, gdzie spotykamy się z osobami z przemysłu, którym chcemy opowiedzieć o tym, jak druk 3D się rozwija, jakie są trendy, w którym kierunku to idzie, a także w praktyczny sposób przedstawić, co obecnie robimy z naszymi klientami i jakie są możliwości. Wydarzenie jest skierowane, można powiedzieć, bardzo szeroko do firm związanych z przemysłem, z produkcją, stworzeniem nowych produktów. Równolegle podczas naszego wydarzenia odbywają się targi Composite, a także impreza pod tytułem Fastener, gdzie są firmy związane z tworzeniem elementów z kompozytów, z tworzeniem elementów systemów łącznych i to są również nasi klienci, którzy wytwarzają nowe produkty, a w procesie wytwarzania nowych produktów wymagane jest tworzenie prototypów. I my wspomagamy te firmy, aby prototypy były tworzone w krótszym czasie, a także w niższych kosztach. MakerBoard jest producentem drukarek 3D, należymy do grupy Stratasys i zajmujemy się głównie produkcją drukarek desktopowych dla edukacji, ale również dla firm produkcyjnych, przemysłowych, wytwórczych, firm zajmujących się projektowaniem przemysłowym. Druk 3D będzie systematycznie rosnął. Jest to branża, która zresztą nieprzerwanie rośnie od trzech dekad. Myślę, że zobaczymy całkiem ciekawe technologie, dużo tańsze niż obecnie dostępne w zakresie industrialnych drukarek 3D pojawiających się z Dalekiego Wschodu. Będziemy oglądać technologie oparte na przykład o druk metalu albo metalopodobnymi tworzywami, które zaczną wchodzić nie tylko w segmenty lotnicze, ale nawet rakietowe. Druk 3D jest nieodzownym elementem przemysłu 4.0, ale właśnie ta koncepcja wytwarzania pewnych części, pewnych produktów bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym w formie właśnie druku 3D, to jest jeden z jego filarów całego tego przemysłu 4.0 i to tak naprawdę dopuści do powstania inteligentnych fabryk, czyli systemów, które będą ze sobą współpracować, ściśle współpracować. Druk 3D będzie się odnajdywał coraz lepiej tak naprawdę w wszystkich halach produkcyjnych, nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale także w tych mniejszych i średnich przedsiębiorstwach. Widzimy tendencję wzrostową. Z roku na rok jest coraz więcej urządzeń sprzedawanych. Edukacja rynku, wiedza na temat druku 3D też wzrasta wśród przedsiębiorców, wśród inżynierów, wśród konstruktorów, także to jest bardzo duży plus. Taka konferencja jak ta ma również cel edukacyjny, aby osoby, które w niej uczestniczą, dowiedziały się jak najwięcej w sposób obiektywny o możliwościach, o zmianach na rynku.